witajcie. Dzisiaj jesteśmy na Dolnym Śląsku, przy miejscowości Milicz i tutaj są takie stawy, gdzie hodują karpie. Jak słyszeliście o karpiach z Milicza, to na pewno wiecie, o co chodzi. Przyjechaliśmy przyczepą kempingową, żeby przyzwyczajać dzieci do nocowania w przyczepie, więc dzisiaj będzie druga noc, kiedy będziemy wszyscy w piątkę spali w przyczepie kempingowej. Jest Kasia, jest radość, już się cieszymy, Szymek jest po szpitalu, wszystko wróciło do normy, więc teraz możemy zacząć podróżować, tak na razie na takie mniejsze odległości, a potem zobaczymy dalej. Dokładnie jesteśmy w miejscowości Charlotka, za mną są stawy hodowlane, prywatne, gdzie można sobie wykupić miejscówkę za 8 zł, wędkarz jeden kosztuje 8 zł, a osoba wędkująca, czyli tak jakby towarzysząca, 4 zł. Więc jak przyjedziesz na przykład z synem czy z tatą, to musicie zapłacić chyba 12 zł, tak? Tam jest taki cennik. I tutaj ryby są naprawdę duże, bo pan mówi, tutaj z właścicielem rozmawiałem, że karpie mają około 20 kg, a sumy 30 kg. Tam właśnie cała rodzinka przyjechała sobie na ryby. Mama się opala, a synowie sobie łowią. A jak chcecie sobie zrobić zakaz wjazdu na posesję, to wystarczy wieczko od kapusty kiszonej, kawałek kartki i już jest zakaz wjazdu. Wbijacie i macie. Wracamy sobie do kempingu i zobaczyliśmy, że przy drodze rosną jeżyny. Jeszcze są trochę czerwone, ale gdzie niegdzie już czarne można spotkać. Na przykład tu jest piękna czarna. Dzieci uwielbiają jeżyny. Zobaczcie, jakie piękne. Damy Ani. Ania, lubisz te jeżyny? Lubisz, nie? A dla Nadii to nie. No dla Nadii muszę znaleźć. No muszę cię trzymać. Jesteśmy w gminie Niezgoda. Jest tutaj taki staw wielki, a tutaj blisko mamy taką ławeczkę i sobie będziemy jeść teraz kolację. Jest koło godziny 19. Stojąca niby tak. Ty na stojąco? Na stojąco, nasza pancerzka. Dobra. Mamy takie szybkie jedzenie, pasztet i ser, gołdę i wcinamy teraz. Ogólnie jesteśmy w Dolinie Baryczy i tutaj jest staw Niezgoda. My jesteśmy tutaj, tu jest jakaś czatownia, będziemy do niej dochodzić za chwilę i pójdziemy się sobie na wieczór dookoła tego stawu i zobaczymy, czy nam się uda i ile czasu to zajmie. I dochodzimy do czatowni, z której można obserwować różne rodzaje ptaków. Wiecie, że tutaj jest 250 gatunków ptaków. To jest w ogóle rezerwat i nie można tutaj w ogóle wjeżdżać samochodem ani nie wiem, czy wchodzić też chyba nie można. Są tylko wytyczone miejsca, gdzie można się udać. Podłoga jest zrobiona z uciętych bali. Fajnie to wygląda. Na ścianach boazeria, jest tutaj taki fajny blacik. No i obserwatorium. Zobacz ptaki. No obserwuj, Ania, bo to jest czatownia, jak to się nazywa. Nadia tacha drewno do kominka. Będziemy mieli trochę taniej ogrzewanie zimą. Doszliśmy do tego miejsca, gdzieś tutaj rozwidlenie jest, ale musieliśmy wrócić, bo idzie noc, a po drugie tak te pawęty gryzą i to są te muchy końskie takie, nie wiem, czy muchy końskie, czy muchy wodne, pawęty u nas się na to mówi, strasznie gryzą. Kasia pogryzła, Kasia jest trochę uczulona na takie ugryzienia, więc wróciliśmy, więc teraz szykujemy się do spania i zobaczymy drugą noc, jak to wygląda na dziko. Ja chowam wózki i będziemy teraz już w przyczepie może, albo jeszcze chwilę na dworze. Można widzieć znaki, łabędzie, kaczuszki, piękne ptaki, motyle, pawęty.
kwiaty albo drzewa. Nadia vloguje, więc uczy się. Nadia mówi też. Nie papa, tylko cześć. Prawda. I teraz Nadia Mikołczoi. Teraz czeka nas najtrudniejszy etap dnia, czyli uśpienie wszystkich trzech dzieci na tak małej powierzchni. Kasia rozkłada łóżeczko. Ania chce jeszcze jeździć na rowerku. Ania, już jest noc prawie, idziemy spać. Widzicie, taki jest właśnie problem, że dzieci na takich wyjazdach są bardzo rozbudzone i nie chcą zasypiać. Ponieważ nie ma tu laptopa ani telewizora, więc fajnie dzieciom wziąć kredki i kolorowankę. Nadia tutaj pół godziny już kolorowała i bardzo ładnie jej to wyszło. A ja teraz rozłożę łóżeczko turystyczne. Dzisiaj kamerujemy, dzisiaj jesteśmy w przyczepie, będziemy tu spać, będziemy tu jeść. Chodź, pomóż mi. Dora. Ej, tato, poczekaj. Nie pomogę. Tak, dobra, papa, oglądajcie tatę film. Dzisiaj on rozkłada łóżko. Dzieci mają najlepszą frajdę. Dzieci mają największą frajdę właśnie wieczorem. Dostały takiego szału, że się ich nie da opanować. Za oknem już szaruje. No nie rób tak, bo nagrywam. Dobra, kończymy. Do zobaczenia jutro. My jakoś musimy zasnąć. My musimy jakoś zasnąć. Na razie, do następnego vloga. Tak się śpi na dziko. W małej miejscowości, a nawet to jest chyba wieś. Wszystkie szyby pouchylane, jest dzisiaj 30 stopni. Za oknem widać nas. Dzieci szaleją. Wszystko widać. Jak tylko rolety spuścimy, to od razu się robi bardzo gorąco, więc nie warto spuszczać, bo można się udusić. Właśnie bawię się opcjami kamerki GoPro. I znalazłem opcję, która rozjaśnia w nocy, więc teraz to tak wygląda. I naprawdę fajnie nagrywa ta kamerka, tylko coś mi się wydaje, że tak obraz trzęsie. Ale zobaczymy. Dzieciaki się tam bawią cały czas. Nie wiem, czy kiedy one zasną. Bawią się w tygrysy. Nie zniszczcie mi siatki, bo komary wam wlecą. Jest nowy dzień, godzina 7. Od godziny 5 dzieci już nie śpią i sobie biegają i w przyczepie było po prostu taka sytuacja, że nie dało się spać. Wieczorem też nie chciały zasnąć, więc postanowiliśmy z Kasią zrobić tak, że ja będę spał w samochodzie, więc wziąłem sobie te materace z łóżka piętrowego, rozłożyłem tutaj i ja spałem w samochodzie, a Kasia była z dziewczynkami po to, żeby chociaż jedna osoba miała siłę rano ogarnąć dzieci, więc ja teraz idę sobie z dziećmi na spacerek sam, a Kasia odsypia nockę, bo nie dało się z dziećmi po prostu tak łatwo zasnąć. I w nocy też się Szymon budził i było ciężko w nocy. Dlatego teraz Kasia idzie spać, tak jak mówię, a my idziemy na spacerek. A tak w ogóle to przeparkowaliśmy, bo staliśmy tutaj przy krawężniku, ale tam jest remiza strażacka i bałem się, że jak będzie jakiś pożar, to straż pożarna nie przejedzie, więc przejechałem tutaj na parking. Idziemy teraz do krokodyla. Jesteśmy przy krokodylu w niezgodzie. Tak wygląda ten krokodyl. Ma niezłe zęby. A tak się karmi ryby. Podjeżdża ciągnik i wysypuje zboże do stawu. Tam poszedł pan. Płynie łódką. Nie wiemy po co. Zaraz się przekonamy. Pan dopływa łódką i chyba będą ładować jedzenie na łódkę. Jesteśmy gdzieś koło Rudy Sułowskiej. Zrobiliśmy zakupy w Dino. Kasia zrobiła pyszny obiadek. Naprawdę jest dobry. Ale dzieciom oczywiście nie smakuje. Bo dzieci mówią, że to jest ble wszystko. Co tylko nie jest chipsem albo lodami, to jest ble. Ale chcę nagrać to miejsce. Tak się je obiadek na
parkingu. Tam jest fajne jeziorko hodowlane. No i na razie tak nam mija dzień, że szukamy jakichś fajnych miejsc, bo tutaj ogólnie jest bardzo nudno w tym, jak to się nazywa? W tej dolinie Baryczy. Jest bardzo nudno, tutaj nie ma co robić tak naprawdę. Człowiek jeździ od miasta do miasta i widzi tylko stawy hodowlane. Oczywiście nudno dla osób, które nie są wędkarzami albo ornitologami. My nie jesteśmy ani wędkarzami, ani ornitologami, więc dla nas tutaj jest po prostu no tak sobie. Tymi łódkami rozwożą pokarm dla wszystkich ryb, dla karpi, dla tych innych sumów. Tutaj wkładają właśnie tą karmę, co tam widzieliście poprzednio, z ciągnika tam zrzucali. I teraz mają te tyczki i po tych tyczkach płyną i mają po prostu taki szlak wytyczony, gdzie ten pokarm rozrzucić. Wiem, bo rozmawiałem przed chwilą właśnie z tymi panami, którzy karmią te ryby. Nie wiem, czy to legalne, ale wejdziemy sobie na tą łódkę jakoś, tak żeby się nie wrypać do wody. Wow, jak się rusza. Ona jest przywiązana, więc nie odpłynie. Kasia zostaje z Szymusiem, a my się kolebiemy. Juhu, na łódce. Ale tu fajnie, naprawdę. Łódka jest metalowa, cała uwalona od karmy, ale jest fajnie. Wypłyniemy. No nie wypłyniemy, bo jest na kłódkę zapięta, łańcuchem jest zaczepiona taki haczyk. A tam jest taka czapla biała, przepiękna. Może zrobię zbliżenie, to zobaczycie. Złapałem dzieciom żabkę. Po raz pierwszy mają żabkę w rękach. Otwórz, Nadia. Ania, nie płacz. Nadia na nią popatrzy. Jestem płaskawy dziadkowi. Taka jest właśnie kłótnia o żabę, więc muszę złapać drugą. Tylko muszę teraz wózki jeszcze poprowadzić. Ania, złapię ci drugą. Chodź. Co zrobiłyście z żabami? Uciekły wam? Tak. I chcecie nowe? Tak. Chcę żabę na firmę, nie. Słodkie. Pokaż. Pokaż. Szczerze mówiąc, to polubiliśmy to miejsce. Tu jest fajnie na wycieczki z dziećmi, bo jest równo. Są takie groble między stawami. Idzie się fajnie w cieniu. Człowiek się nie męczy nawet przy upale 30 stopni. Nie, Kasia? Dokładnie. No. Także na początku mówiliśmy, że tutaj jest tak nieciekawie, że nie ma co tam robić, ale zawsze jakąś żabę się złapie, jakąś łódkę dorwie, jakieś czaple, łabędzie, które się tam fajnie kochają. Tak no, ładnie takie serca całowały. Robią. No całowały i takie serce z szyi zrobiły. Fajne widoki, naprawdę można ładnie odpocząć tutaj. A teraz jesteśmy na basenie odkrytym w Żmigrodzie, całkiem niedaleko Doliny Baryczy. I jest mnóstwo ludzi. Nie wchodzimy na razie, bo naprawdę jest kolejka. Jest kolejka do kas biletowych. Pójdziemy po 16, po 16 są tańsze bilety o połowę i trochę mniej ludzi, więc poczekamy. Kasia z dziećmi śpią w samochodzie i razem z przyczepą tam jesteśmy, a my czekamy z Szymusiem.
Thank you.